Urodziłem się, przychodząc na ten świat, bez jakiejkolwiek sekretnej czy tajemniczej wiedzy. A jednak od samego początku w moim życiu miałem takie dziwne poczucie, że czegoś mi tutaj brakuje, że czegoś brakuje tutaj na tym świecie. I dziwnie się z tym czułem, bo miałem takie poczucie, że tylko ja to czuję, a inni ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagę. Nie zwracałem na to uwagi, więc zacząłem to pomijać i zacząłem spychać to na dalszy plan, kompletnie to ignorując. I tak dorastając, próbowałem różnych form poznawania siebie, różnych doświadczeń, lecz to takie dziwne, intuicyjne wręcz przeczucie nigdy mnie nie zostawiło. Nawet jeżeli próbowałem się go wyprzeć, zaprzeczyć mu, zostawić gdzieś tyle, to no i tak zawsze wychodziło na powietrze. I dzisiaj pomyślałem, że nagram o tym film i się z wami tym podzielę, bo jest to coś dla mnie mega super ważne i istotne. I widzę, że to ciągle wraca do mnie. Ciągle do mnie wraca. I w ogóle ja myślę, że to jest coś super mega ważnego i ja mam gdzieś wewnętrzne takie przeczucie, że wszyscy to czują, że każdy człowiek to czuje, tylko nie każdy ma na tyle odwagi i na tyle świadomości i otwartości do tego, żeby zajrzeć do swojego własnego wnętrza i zobaczyć, co tam w ogóle jest. Dzisiaj takie nagranie, dzisiaj taki tytuł tego nagrania. Czy naprawdę możemy przestać być samolubni? Czy naprawdę możemy przestać być samolubni? Czy jest możliwość całkowitej transformacji naszego życia, naszej świadomości, naszego świata, naszej ziemi? Tak, o, wiecie, natychmiastowo, żeby to nie musiało czekać Bóg wie ile, żeby nie musiał przemijać jakiś tam czas, żebyśmy nie musieli stosować tych wszystkich praktyk i cud i niewid i wiecie, żebyśmy nie musieli też siedzieć tyle w książkach i studiować te wszystkie filozoficzne koncepty, czy tego nauczyciela, czy tamtego, tylko tak bezpośrednio, czy naprawdę możemy przestać być samolubni, czy naprawdę możemy uzyskać nasze wewnętrzne szczęście, czy spokój, czy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania tak natychmiastowo, bez ogródek, tak bezpośrednio, każdy sam dla siebie, tak bezpośrednio, także nawet nie uzależniając się od jakiegokolwiek nauczyciela, włączając tutaj w to mnie samego. Czy naprawdę możemy to zrobić? I to, do czego was proszę, to jest to, abyście nie oglądali mojego nagrania tak czysto mechanicznie. To znaczy, nie oglądajcie go, nie sugerujcie się praktycznie niczym, tylko w miarę, gdy ja będę tutaj mówił, starajcie się mnie zrozumieć, starajcie się mnie uchwycić i zobaczcie, w jaki sposób to odzwierciedla wasze życie, to miejsce, w którym jesteście wy i to, jak rozumiecie siebie w świecie. I nie traktujcie tego nagrania jako kolejne wideo do odhaczenia na waszej liście, aby stać się mądrzejszym człowiekiem, bo nie liczy się ilość wideo, jakie obejrzysz. To wcale nie uczyni cię mądrzejszym. To, że obejrzysz wszystkie moje nagrania, może w jakiś sposób wpłynąć na ciebie, ale to wcale nie musi sprawić, że nagle będziesz mądrzejszy. Ja wcale nie oczekuję od nikogo, że będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, bo wiem, że udostępniam tego całkiem sporo. Nie oczekuję tego, chcę, abyście wyciągnęli tutaj coś dla siebie i moją intencją jest to, abyśmy siebie tutaj zrozumieli. Czy możliwe jest, aby człowiek był tak całkowicie niesamolubny? I tutaj, wiecie, możemy toczyć różnego rodzaju moralne dysputy. Czym jest samolubność? Czy jest to dobro, czy jest to zło? Czy jest to tam w wierzeniach katolicyzmu, tego jak mówili nam rodzice, nie dotykaj tego, nie złość się, nie gniewaj, nie kradnij, nie zabijaj, szanuj, słuchaj. I wiecie, te wszystkie takie zasady, które czynią nas dobrymi, tak? Czyli mam tutaj na myśli takie zrozumienie, że zazwyczaj jako samolubność definiujemy to, co jest w nas złe, tak? No nie oszukujmy się. Gdy ja mówię do ciebie, przestań być samolubny, to znaczy, jaki masz przestać być? Od razu w twojej głowie pojawi się obraz tego, że masz być miły, tak? Skoro nie masz być samolubny, to znaczy, że masz być miły, masz być ciepły, masz być uczynny, masz dawać, masz przyjąć jakąś tam pozę, tak?
masz przyjąć jakąś tam pozycję. Wybaczcie, że uderzyłem ręką w mikrofon. Chciałem tutaj dokładnie określić siebie. I w chwili, gdy od samego dzieciństwa jesteśmy uczeni tego, aby przestać być samolubnymi, tworzy się w nas takie jakby podzielenie, taki podział. To się nazywa cień, tak? Shadow. No i uczymy się tego, jacy mamy być i jacy mamy nie być. I człowiek dorasta w takim poczuciu takiego podziału. I to jest to, co czyni nas grzesznymi, tak? To jest to, co sprawia, że czujemy poczucie winy, albo poczucie wstydu, albo poczucie żalu. To jest to, że jak moralnie zachowamy się źle, to zaczynamy odczuwać te negatywne uczucia, które mają sprawić, że się zmienimy, że zmienimy nasze zachowanie. No ale tak jak się przyjrzymy naszemu społeczeństwu, doskonale widzimy, że te uczucia i to w ogóle nie działa. Widzimy ludzi, którzy gdzieś tam odczuwają poczucie winy, czy odczuwają wstyd, czy poczucie żalu, ale to nic nie zmienia. Ci ludzie się nie zmieniają. Ludzie się nie zmieniają w ten sposób. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że nadmiar tych uczuć odczuwają osoby wrażliwe, które są w jakiś sposób bardziej świadome siebie. I możemy wyćwiczyć w sobie taką uważność, czy nawet dysocjację, taką dystansującą nas od tych uczuć. Możemy nie czuć tych uczuć. Możesz nie czuć poczucia winy. Możesz nie czuć poczucia wstydu. Możesz nie czuć poczucia żalu. To jest do wyćwiczenia. Umysł jest jak mięsień. Możesz nie czuć tych uczuć. I wiecie, na podobnym założeniu, na podobnej podstawie działa osobowość narcystyczna, czy psychopaci, czy socjopaci, czy osoby, które są silne mentalnie, tak? Idą po swoje własne cele, mają wyćwiczony intelekt, rozumieją, co można zrobić, czego nie można zrobić, rozumieją, że nadwrażliwość w niektórych sytuacjach nie pomoże i trzeba po prostu czasami być racjonalnym, postawić granice i coś zrobić, tak? To jest również jeden z powodów, dlaczego bardzo często dyrektorzy firm czy osoby na wysokich stanowiskach no mają tak taki problem z odczuwaniem niektórych uczuć czy emocji, no jest to związane z tym, że zajmują wysokie stanowisko i oczekuje się od nich takiej zimnej krwi, tego, że będą silni i zdecydowani. I to wcale nie jest, wiecie, coś złego, tylko no tak się ćwiczy człowiek, tak? W takim sensie. I teraz możecie mnie zrozumieć, tak? Bo ja zmierzam do tego, że to nasze społeczne rozumienie tego, co to znaczy być samolubnym albo niesamolubnym, kompletnie nam nie pomaga i nie rozwiązuje naszych problemów. Mało tego, ja muszę tutaj wam powiedzieć to, że to również tworzy dodatkowe problemy. To ocenianie na dobre, złe, pozytywne, negatywne. To tworzy ogromną masę problemów. Jak przyjrzycie się naszemu społeczeństwu i naszemu życiu, to możecie zobaczyć całą masę podziałów w naszym życiu, tylko i wyłącznie przy pomocy naszych myśli. To jak oceniamy, jak kategoryzujemy, że lgniemy za jednym, uciekamy od drugiego, że mamy cały szereg tendencji, naszych zachowań, naszych motywacji. Możecie nawet zobaczyć to, że naszą ludzką tendencją jest takie poszukiwanie wiedzy i nadmierna intelektualizacja, bo nam się wydaje, że jak będziemy mądrzejsi, to się bardziej zabezpieczymy w świecie, będziemy bezpieczniejsi. A tak na dobrą sprawę, jak przychodzi to do czego, to brakuje nam mądrości, czyli takiego głębokiego i klarownego zrozumienia tego, o czym my w ogóle mówimy. I mówię tutaj to wideo z własnej perspektywy, bo nagrałem taką ilość wideo, przeczytałem sporo książek, przeczytałem sporo i naprawdę mam, myślę, dużą wiedzę. Myślę, że zawsze mogę wiedzieć więcej, ale na tą chwilę mam wystarczająco dużo wiedzy, aby powiedzieć wam szczerze, że życia by mi zabrakło, aby zrozumieć wszystko to, co przeczytałem. Bo tej wiedzy jest bardzo dużo, żeby ją zrozumieć, to jest jedna sprawa, doświadczyć to jest druga sprawa, przetrawić to jest trzecia sprawa, przykontemplować, urzeczywistnić w życiu, doświadczyć tą wiedzę, tak? No bo wiedza jest doświadczalna i zrozumieć to, jak to wygląda z mojej własnej perspektywy, to trwa tak dużo czasu, że to jest za trudne dla nas. Że dla nas, dla naszego ludzkiego umysłu to jest za trudne. Nie zdążymy. Jeżeli chcemy wprowadzić takie radykalne zmiany w życiu, to my nie zdążymy. I wszyscy doskonale wiemy, że ten pośpiech w niczym nie pomaga. Że jak się spieszymy, robimy rzeczy byle jak, na odpał,
idziemy na ilość. Staramy się być powierzchowni, żeby jak najwięcej rzeczy zrobić, to potem jesteśmy pomieszani i niepewni, bo nie wiemy, czy zrobiliśmy wszystko dobrze i tak musimy to potem sprawdzać, a potem się okazuje, że nie zrobiliśmy tego wszystkiego dobrze i nawet się okazuje, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego dobrze, co powoduje w nas, wiecie, taki koszmar, takie poczucie bezradności i to jeszcze bardziej nas męczy. Ale przejdę tutaj do sedna, powrócę do tego mojego podstawowego komunikatu. Czy naprawdę możemy przestać być samolubni? I dlaczego chcielibyśmy przestać być samolubni? Wiecie, każdy z nas chciałby być dobry, tak? Chciałbyś być dobry. Ja szczerze wierzę w to, że chciałbyś być dobry, wierzę w to, że chciałbyś być po dobrej stronie ludzkości, chciałbyś być akceptowany przez innych ludzi i... no chciałbyś, żeby było fajnie w życiu. No jeżeli tak nie chcesz, to bardzo prawdopodobne, że masz jakąś depresję albo nihilizm, albo... albo masz jakiś problem z czymś, tak? No ale generalnie naszą ludzką tendencją jest to, abyśmy się rozwijali, wzrastali, no i byli jednak w jedności z tą rzeczywistością, która jest. I na czym nam tak naprawdę zależy, jeżeli nie chcemy być samolubni? Na czym nam tak naprawdę zależy? Zależy nam na tym, abyśmy mieli umysł wolny od jakichkolwiek uprzedzeń, przekonań, umysł wolny od zawiści, nienawiści, umysł wolny od zazdrości, umysł wolny od dogmy, umysł wolny od poczucia winy, umysł wolny od żalu, umysł wolny od wstydu. Moglibyśmy zrobić tutaj całą taką listę i w sumie powiem wam szczerze, że nie słuchajcie się mnie tutaj, tylko w wolnej chwili zróbcie sobie taką listę tego, co czyni człowieka samolubnym, co nie czyni człowieka samolubnym i w jaki sposób transformować człowieka. Pomyślcie o tym sami dla siebie. I dlaczego w ogóle chcielibyśmy tego na co dzień? No bo nie oszukując się, jak patrzymy na świat i patrzymy na ludzi, tak, to do czego nas ciągnie? Ciągnie nas do tego, aby mieć wokół siebie ludzi pozytywnych, wspierających, umacniających, dobrych. Odrzucamy ludzi, którzy nas oszukują, nie szanują, są manipulatywni, kłamią, kręcą, wpływają na nasze poczucie wartości. Unikamy czegoś takiego, bo tracimy zaufanie, tracimy wiarę. Zaczynamy sami naśladować tych ludzi i popadamy w pewien sposób w taką nieświadomość. Potem wszyscy się uczymy jeden od drugiego i akceptujemy te zachowania, bo uznajemy je za normę, bo jak inni tacy są, to ja też taki będę, bo po co mam się zmieniać, po co mam się wychylać. No i potem tworzymy sobie takie status quo, na tej podstawie tworzone jest kolektywne ego, kolektywna nieświadomość, no i to sobie tak żyjemy, przekazując te wzorce z pokolenia na pokolenie. Wiecie, zrobię sobie dziecko, to moje dziecko też takie będzie, bo go nauczę, potem to dziecko będzie przekazywać to dalej i dalej i dalej i dalej. Tak mamy z pokolenia na pokolenie po prostu przekazywane te same schematy. No oczywiście tutaj nie ma co być takim pesymistą, tak, bo mimo wszystko i tak następuje ogromna poprawa w naszym życiu, jakości naszego życia, jakości intelektualnej, czy materialnej, czy zdrowotnej, wiecie, mamy ogromny skok, ale ja mam tutaj na myśli to, że możliwa jest całkowita zmiana ludzkiego umysłu i ludzkiego serca niemalże natychmiast, niemalże natychmiastowo i że wymyka ona się spod jakichkolwiek praw, spod jakichkolwiek paradygmatów myślenia, że ta zmiana nie wynika z moralności, nie wynika z etyki, nie wynika z jakiejkolwiek filozofii, jest czystą jakością świadomości, czystego umysłu, pustego umysłu, po prostu pustego umysłu. Wiecie, jak w duchowości mamy teorię o pustce, o świadomości, to cechą jakościową tej pustki, tej świadomości jest po prostu brak samolubności. Jest to tożsama z czystą obserwacją i pozostaniem w życiu takim, jakie ono jest. Wiecie, my nie chcemy tego słyszeć. My nie chcemy, że mamy obserwować, że chcemy akceptować, nie osądzać, nie czuć takich czy innych emocji, bo to znowu tworzy w naszym życiu podziały i taką, wiecie, moralną etykę. Dlatego zawrócę tutaj i powiem wam jeszcze raz to samo. Czy naprawdę możemy przestać być samolubni i czego my tak naprawdę chcemy jako ludzie? I teraz taka jeszcze jedna mała notka. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie możemy przestać
być samolubni i całe życie będziemy samolubni. Uważajcie na to przekonanie. Bo to właśnie to przekonanie tworzy ten paradygmat zamkniętego umysłu. To jest skierowanie uwagi na swój własny koncept ja, który na dobrą sprawę jest zbudowany praktycznie z lęku i trzymanie się cierpienia. Wiecie, to już nie jest tylko i wyłącznie to, że samolubność jest zła. Samolubność jest cierpieniem. Bycie samolubnym to jest cierpienie. Na pewnej płaszczyźnie będziesz po prostu cierpiał. Będąc samolubnym, będziesz po prostu cierpiał. Będziesz utożsamiał się z każdą jedną myślą, będziesz nadmiernie emocjonalny, będziesz ranił i krzywdził innych ludzi, będziesz zachowywał się czysto nieświadomie, posiadając zamknięty umysł, który będzie nadmiernie sceptyczny, nadmiernie osądzający, kompletnie nieuważny, kompletnie nieświadomy. Taki zwalający winę na wszystko dookoła ciebie, nie biorący odpowiedzialności za to, co się dzieje w jego życiu, włączając to świadomość tego, że projektujemy nasz stan wewnętrzny na to, co jest na zewnątrz nas. Zaawansowany temat, myślę, że nie każdy to zrozumie. Tutaj proszę was o jedną rzecz. Nie dążcie do tego, aby się ze mną zgadzać i nie dążcie do tego, aby się ze mną nie zgadzać. Nie zadawalajcie się odpowiedziami zero-jedynkowymi. Włączając w to, co ja tutaj powiedziałem, włączając to wszystkie wypowiedzi, które usłyszeliście kiedykolwiek w internecie, przeczytaliście na blogu, w artykule, w książce, nie zadawalajcie się odpowiedziami, które są zero-jedynkowe. Nie zadawalajcie się. Życie nie jest tylko takie albo takie. Życie jest jakieś. I do tego, żeby zrozumieć i dojrzeć, że to życie jest jakieś, potrzeba otwartego umysłu. Umysłu wolnego od jakichkolwiek uprzedzeń. Przekonaj na swój własny temat. I wiecie, tutaj jeszcze wam dodam tak na samym końcu. Gdy się urodziłem, tak, i przyszedłem na ten świat i te takie dziwne poczucie, że czegoś mi tutaj brakuje przez całe życie, o którym wam nie powiedziałem, a teraz chcę powiedzieć, to jest to, że ja osobiście doszedłem do tego, że brakowało mi miłości. Przez całe moje życie brakowało mi miłości. I nie chodziło tylko o miłość taką, wiecie, że uwagę innych ludzi, czy uczucia, czy jakiś tam Bóg wie jaki high emocjonalny, czy cokolwiek innego. Brakowało mi właśnie tego głębokiego poczucia jedności z samym sobą. Tego, którego nie może mi dać nikt. Tego, który należy do każdego z nas indywidualnie, a jednocześnie stanowi nieskończone pole obecności, w której każdy z nas się przejawia. Wiecie, bo jesteśmy tutaj wszyscy razem. Nie jesteśmy od siebie oddzieleni. To jest nasze złudzenie. To jest po prostu magia. Mam taką nadzieję, że ten komunikat do was dotarł, że zrozumiecie to, co macie zrozumieć. Bo wiecie, w ostateczności naszą ludzką tendencją jest również unikanie odpowiedzi, unikanie poszukiwań odpowiedzi na egzystencjalne pytania oraz lęk przed samotnością, bo bardzo często uzyskanie odpowiedzi na te pytania, które ja zadaję, no to równa się po prostu samotność. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swój własny przemyślonek, nawet jeżeli miałby być negatywny. Udostępnijcie ten film na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi i do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.